Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Are you okay? No! It's my fault! They got out with my face scratched! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Cześć, witam was bardzo serdecznie i to jest nasz wstęp do trzeciego rozdziału już w Alan Wake 2. Naprawdę niesamowicie ta fabuła się potoczyła. Znaleźliśmy zaginionego Alana Wake'a, który wyszedł, tak jak poprzedni agent FBI, z jeziora. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Do zobaczenia. Opcjonalne. Zbadaj uprzednio zalany obszar. How? Am I still... Is it... Na mapie jak to wygląda? Dobra, no bo my jesteśmy tutaj nad jeziorem, aż... Jest kolizja. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Ta latarka tutaj nic nie daje, słuchajcie, a jest tak ciemno. Czego ja mam tutaj szukać? Miało coś odkryć, słuchajcie, to jezioro. Cofnięcie się jeziora. Ale na ten moment, przeglądając tutaj tak, to ja nic nie widzę generalnie. Będziemy się kręcić tutaj bezpowrotnie. Przyjrzyjmy się jeszcze. Strony maszynopisu to niekoniecznie. Miejsce umysłu też tutaj nie chciałem wejść, bo tu nic nie znajdziemy. Jeszcze raz się tak przelecę. Z wami mogę pogadać, nie? Wiecie co?
Nie widzę nic tutaj, jakichś dowodów, żeby były jakieś kluczowe dowody. Tak krążę. Słuchajcie, myślę, że się cofniemy. Jeżeli wy byście wiedzieli generalnie, gdzie te dowody dodatkowe można znaleźć, bym był wdzięczny, jeżeli zostawicie komentarz z tym, bo ja ich na ten moment nie widzę, a nie chcę też robić jakiegoś wielkiego odcinka, tylko jak my mamy stąd wyjść? Chyba, że tu... Jelonek. O, strona maszynopisu. Kolizja. Zmieniający rzeczywistość wpływ leża mroku, rozlewa się jak woda, jak strach. Po linii najmniejszego oporu, atakując słabe punkty, aż te nie pękną. W miejscach, w których rzeczywistość łatwiej ustępowała, tam gdzie opowieści przekazywane i powtarzane, gdzie rozpalająca się wyobraźnia i budzący się strach zmiękczyły już jej ściany. Miejsca, w których dochodziło do przemocy i tragedii. Gdzie prawda przeplatała się z fikcją, gdzie sztuka podpowiadała alternatywną narrację, gdzie było coś, co ludzie mogli podejrzewać, coś, co wzbudzało w nich silne emocje, coś, czego się bali. Ach, dobra. Ale to na razie żaden dowód, słuchajcie. Jak to na mapie w ogóle? Pewnie słabo to widać. Tu byśmy mogli wrócić. To ja bym chyba wrócił generalnie tam sobie, bo to wygląda jakby to miała być główna nasza ścieżka. Tu jeszcze przejdziemy pod tym korzeniem. Hey Casey, what's the forest's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Okej, to na pewno było bardzo przydatne. Dostaliśmy jakieś poszlaki. Warto tu było zajrzeć. Chyba o to chodziło, te dowody. W ogóle tu jeszcze notatkę, ja nie spojrzałem na nią. The cult doesn't see their victims as people. Pamiętajcie, wyglądają jak my, ale to nie ludzie. Są jak zwierzęta, my musimy ich upolować i wypatroszyć. Nieźle. Nie tu. Trochę miałem przerwy od gry. Teraz nie wiem, jak przypisać sobie... Racę bym pod trójeczkę przypisał, to by nam pomogło. Ale gdzie to było? No bo tutaj jesteśmy, możemy ewentualnie wyruszyć dalej z naszym dochodzeniem. Sprawdzimy przy okazji, czy... O, i tym razem scroll działa. O. Sprawy. Gdzie my mamy? Kult drzewa. Będziemy starali się robić to na bieżąco. O. Nie?
No tu nie, tu jest zamknięte. To należy. To on nie należy? Nightmare mówił cytatami z tych stron. Dobra. Tekst jest częścią rytuału. Kult skrytki. Skrytka znaleziona, ale to będzie Cordon Lake, tak? Dobra, na pewno nie mamy wszystkich skrytek jeszcze w Cordon Lake. No to by było zbyt proste. Czyli co, my tędy wracamy sobie tutaj. Tylko chyba bym chciał obejść to naokoło, ewentualnie tu zajrzeć do kolizji, znak wiedźmy. Mój wóz, my tam będziemy musieli dojść do wozu. No może być taki eksploracyjny odcinek, słuchajcie. Latarka mi coś da. Pytanie, na ile bym musiał się tutaj tak dokładnie rozglądać. Okej, dobra, słuchajcie, to taka dłuższa narracja, nie będziemy tego czytać, sobie zestopujecie, a ja nadrobię to po nagraniu. I tam się jakieś światełko pali w tej chatce. Naciskając dwa razy kierunek do tyłu. Dobra, kontynuuj. Gdzie jesteś, wilczku? Even the animals are turning into monsters. No, nie widziałem tych. Tylko on tu tak biegał, czy tu coś by było dla mnie? Z nich raczej nic nie wypada. Ja za amunicją już stoję cieniutko. To jest strzelba na dwa naboje generalnie. Okej. Tam coś jest. To będzie na pewno jakaś nagroda. Klucz do skrytki, strumień. Gdzie my taką skrytkę znajdziemy? Dobra, my odbiliśmy. Wydawało się, że dosyć długo tu się idzie. Tylko kurde, czy to nie jest ta skrytka strumień? Zastanawiam się z tym namiotem, bo tutaj jest ciekawe miejsce oznaczone. Tutaj nie mamy nic oznaczonego. The cult is leaving supplies around for themselves. Kult cię właśnie obserwuje. Dobra, bierzemy wszystko.
Saga wypala materię mroku. Od Witcher Slate Saga skierowała swoją latarkę na dziwną, ciemną substancję. Dobra. Czy my idziemy w dobrym kierunku? Nie, my cały czas się cofamy. To powinniśmy się obrócić i w tamtą stronę gdzieś iść. To było dobre, słuchajcie. Czy my w tą? Znowu zboczyłem. Widzę, tu jest w ogóle ten znak kultu. Witcher Station. Witcher Station. No my powinniśmy iść do Witcher Station. Witcher Hut właściwie, a nie Witcher Station. Będę co chwilę spoglądał na mapę, czy mi się opłaca tędy przechodzić. Bezpieczniki, tam mieliśmy tą skrytkę, wydaje mi się ogarniętą, więc nie ma sensu podążać tutaj. Tu jest miejsce tego morderstwa. Miejsce zbrodni, ono jest oznaczone generalnie. Czy my tam powinniśmy pójść, czy raczej tu sobie dzwonek niby ogarnięty, ale może tam teraz będzie można wejść. Się upewnię, kurde, ta mapa, tu jest jeszcze ciekawe miejsce. Sobie przejdę do niego. Chcę też dużo z tej gry wyciągnąć, dlatego będziemy tak sobie eksplorować to. Na ile nam gra oczywiście pozwoli. Jak ci się podoba ta robótka? Czy my tu byliśmy? Piszę na bach, gdyby to się powtórzyło. I zobaczcie, ja już scrolla nie mogę używać, albo ja nie potrafię na tym. Kurde, nie wiem, co z tą grą jest. Tablica. No, scroll przestaje działać w pewnym momencie. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Jeżeli mieliście taki problem, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Bo to jest przynajmniej podejrzane. Dobra, teraz się zniknie ciekawe miejsce. Dobra, możemy się cofnąć w takim razie. Mam wrażenie, że po użyciu tej latarki na stwory scroll przestaje działać. Tu byłem? Ej. Nie jestem przekonany, czy tu właziłem.
Sobie sprawdzimy to. Tak, tu ten safe otwieraliśmy. Tak, niestety już wam nie pokażę oczywiście całych notatek przez tą fantastyczną grę. Zobaczmy ten dzwonek. Nic, nic. Dobra, to co? Musimy przyjść tutaj i do auta. Tutaj rozumiem te czerwone. To mogą być zawalone tereny. Być może one się w jakiś sposób odblokują nam na późniejszym etapie. Jakby z prawej strony. No, to tutaj jest ten dźwięk. Coś się tu dzieje. Nie, żebym jakoś się bał, ale wiecie. Ta stacja nadawcza. Chyba byłem, nie? Prawda? Tą skryteczkę otwierałem, tak? Ale do stacji jeszcze nie wchodziliśmy. To może być coś ciekawego, ale oczywiście nie przejadę znowu, bym musiał wyjść z gry. Notatka technika. Warning. Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Czy tu byśmy mogli jeszcze coś zaeksplorować? Spójrzmy. Tam na wprost, czy ja byłem? Nie wiem. Profilowe radio, telewizor. Wiecie, te miejsca są bardzo podobne. To akurat mi nic nie da. Będzie skrót. Już sobie przypominam tą ściechę. Dotrzeć do Cordon Lake. Ruszałem głębiej. To są te notatki tych turystów. Jest nasze auto, nie? To powinniśmy do Brit Falls udać się w tym momencie. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly.
Hey, Mom, before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just a weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Jak równiutko. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale, do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Dobra, czyli jedyną aktywność mamy z telewizorem. Warm welcome.
see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, come on, sit down, sit down, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, I sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here! Pretending the world of the book overlaps our own? That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I need it to get home. Zdecydowanie jest tutaj coś nie tak. O kurde, wcieliliśmy się w rolę Alana. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Teraz pytanie, którędy? Nie no, mapy nie uświadczymy, gdzie w takim miejscu. Hmm.
Teraz nie wiem, to wygląda na główną ścieżkę. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Okej, Alan. Musimy się wynieść stąd. Hey! I think I've been locked in! Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. Znaleźć kod, jak najbardziej. Nic więcej tutaj nie ma w pokoju. 10:10, Silent Hillu była 9:10:15, tak? Tak to było. Oczywiście swoją drogą z tego miejsca, jeżeli ktoś was nie oglądał mojej serii z Silent Hilla, gorąco zapraszam do obejrzenia. 6:6:5. Dziewięć, jeden, siedem. Okej, to było akurat bardzo proste. Nie, ja zostawię je otwarte. O, ale teraz z petary wyruszył. Tylko bardzo jest tu ciemno. Ja się zastanawiam, jak to wam na YouTubie wyjdzie. Oglądanie. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Serio, takie iskry? A, zamknęliśmy drzwi, ja myślałem, że coś podnosimy. There was something in the studio with me. I had to get out. No pewnie, że musimy się stąd wynieść. Zdecydowanie jeszcze w tym odcinku. Gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced about riding here for countless days. Gdy Alan będzie miał też swoje rozwikłania, zagadki, a co my możemy tu zrobić? Initiation. You must write to escape. Board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. No okej, okay, musimy, dobra, pisać, ale nie możemy. Szkoda, że radia nie sprawdziłem przed tym. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place.
I'd use my writing to project myself out of this room. Like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here. Best-selling writer, books, the films are based on. Let's do this! Dziwna ta cała sytuacja, słuchajcie. Zaczynamy ponownie w tym samym miejscu, ale tym razem mamy drzwi otworzone. Nie. Welcome back to the show. So, Alan. As the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing that shed light on this sordid mystery. Great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? I drodzy Państwo, ja myślę, że to jest idealne miejsce na zakończenie tego odcinka. Idealnie wbijamy się w granicę 45 minut. To jest zawsze docelowy czas mojego na odcinek. Oczywiście, jeżeli Wam się ten odcinek podobał, zostawcie koniecznie pod nim kciuka. Jeżeli coś nie grało, zostawcie komentarz. Postaram się naprawić to w kolejnym odcinku. A jeżeli chcecie śledzić całą serię do końca, koniecznie zasubskrybujcie kanał. Cześć!